Omen to nowa płyta w dyskografii Katarzyny Zielińskiej. Pardon, bardziej znanej jako Kasia Lins. Na tej płycie jest jedno nagranie inspirowane twórczością znakomitego Jerzego Pilcha. Z propozycją stworzenia takiej kompozycji zwróciła się do autorki Kinga, wdowa po Jerzym Pilchu. Historia jest taka, że ku mojemu zaskoczeniu Kinga napisała do mnie maila z taką propozycją zrobienia muzycznej interpretacji do tekstów Jerzego. Ona wybrała trzy fragmenty z powieści Jerzego Pilcha i złożyła to w całość, proponując mi stworzenie z tego piosenki. No i początkowo ten pomysł wydał mi się bardzo odważny. Wiedziałam, że bardzo chcę to zrobić, a jednocześnie zdawałam sobie sprawę, jakie ogromne to jest wyzwanie, bo nikt nie śpiewał jeszcze Jerzego. No i tak zwlekałam z tym, tak prokrastynowałam, trochę mając to w głowie. I w ostatniej chwili, kiedy już zamykaliśmy album, napisaliśmy tę piosenkę i ona po prostu zadziałała w studiu tu i teraz. I tak się z tego cieszyłam, że zdążyliśmy. A oprócz tego, że od razu wiedziałam, że to będzie jedna z moich faworytek płytowych. No i tak się dzieje na koncertach, jeszcze mocniej to czuję. Nawet właśnie ja trochę nie wierzę w wenę. To było coś takiego, że ja wiedziałam, że ja muszę to zrobić, i że to jest ten ostatni moment, żeby to zrobić, i ten moment po prostu wykorzystujesz, bo nie masz innego wyjścia, więc to jest ta wena. Wiesz, musisz ją sprowokować, jakoś urodzić, i ona wtedy działa dopiero. A chodzi o utwór ani Amen, znakomicie odbierany przez publiczność. Cała płyta Omen została napisana, zrealizowana i nagrana w studiu pod Kielcami. To już trzeci album wyprodukowany wspólnie z Kielczaninem Karolem Łakomcem, a płytę promuje cykl koncertów zatytułowanych Zabójcza trasa.